Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Minecraft Nowinki. To już drugi odcinek dzisiejszego dnia na kanale i aż siódmy z rzędu w ciągu 5 dni. To chyba rekord, bo aż tak często tej serii w tak niewielkim odstępie czasu nie wrzucałem na kanał nigdy. Dziś mam dla was nie lada gratkę, dlatego wierzę, że wam się spodoba. Jesteście ciekawi? Zapraszam do oglądania. Leaderbone na Twitterze napisał, iż drzewko postępu będzie posiadało około 5 osobnych, że tak powiem, gałęzi. Pierwsza to Mine and Craft, czyli zapewne związane, jak sama nazwa mówi, z wytwarzaniem i zdobywaniem rzeczy. Przykładowo wykopanie diamentu, szmaragdu, czy też obsydianu, lub też skraftowanie lepszego kill-offu, czyli tak zwany upgrade, na przykład posiadając żelazny kill-off, robiąc następny diamentowy, odblokowujemy jedno osiągnięcie i to otworzy nam furtkę do odblokowania kolejnych. Nether, jak sama nazwa mówi, związane z naszym minecraftowym piekłem. Osobiście obstawiam, że będą to osiągnięcia typu zabij witherowego szkieleta, znajdź twierdzę, zabij ghasta, czy też ewentualnie, gdy zostanie dodane złoto w netherze, wykop tę rudę itd. itd. End, podobnie jak w przypadku poprzednim, to zabij smoka, zbierz jajko, zabij shulkera, zdobądź elytrę itd. Combat, czyli walka. Pewnie wszystko co związane z walką, czyli miecze, łuki, tarcze itd. A oprócz tego możliwe, że zabijanie danych zwierząt albo ich odpowiedniej ilości. Oraz ostatnia, najciekawsza, engineering. Myślę, że to drzewko będzie związane głównie z redstone'em i różnymi mechanizmami. Brakuje mi zakładki na enchanting i alchemię, chociaż możliwe, iż będzie to się wliczało w zakładkę combat czy też engineering. Chociaż to drugie jest raczej mało prawdopodobne. Pozostaje kwestia, po co to zostanie dodane? Czyżbym znowu miał rację z tym, że drzewko postępu zmieni nam Minecrafta w 100% RPG? Jeśli za wykonanie tych zadań będą jakieś profity, chociażby najmniejsze, to będzie to miało sens. Lecz gdy będzie to działało na tej samej zasadzie co aktualne osiągnięcia, to wydaje mi się, że Leaderbone tylko zmarnował czas. Chociaż bądźmy dobrej myśli, wszystko okaże się już za niecałe 45 godzin. Dobrze, to byłoby na tyle na dziś. Mam nadzieję, iż odcinek jak zawsze wam się spodobał. Dziękuję za każdą łapkę w górę. Przypomnę po raz enty, iż w środę, gdy Snapchat się tylko pojawi, odpalę stream, na którym razem z wami będę sprawdzał i testował to, co dodadzą w kolejnym Snapchacie oznaczonym numerkiem 17W13A. Dobrze, nie będę wam zabierał więcej czasu. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych odcinkach serii Minecraft Nowinki i w Snapchacie w środę na live'ie. Trzymajcie się i cześć!